Tym razem Jakub Błaszczykowski. Mariusz Lewandowski zgranie w pole karne. Okazja i mamy bramkę! No, wymarzony debiut można powiedzieć. Wspominałem o Lisa Debe. Wszedł minutę temu, no dokładnie, nawet niespełna. I jest uszczęśliwiony. Polska prowadzi po bramce Ludowika, można powiedzieć Ludwika Obraniaka, 1-0. Tak, bardzo dobrze zachował się w polu karnym. A widać, że piłkę go szuka. Jeszcze raz powtórka tej sytuacji. No, odbiła się piłka od Ludowika Obraniaka, stąd nasza pierwsza reakcja, że to Obraniak. Błaszczykowski, Polacy. Jak to rozegramy? A tak! Właśnie! No i teraz już nie ma wątpliwości, to jest strzelcem bramki. Teraz z całą pewnością możemy gratulować Obraniakowi zdobycia gola. Kolejnego okazuje się w dzisiejszym spotkaniu, ale tu już oczywiście, aczkolwiek przy udziale całego prawie że zespołu. Bardzo dobra, koronkowa niemalże akcja naszego zespołu, jeśli chodzi o ofensywę. Warto było walczyć o to, żeby dostał polskie obywatelstwo. Bo tak uderzał Ludowik Obraniak, który jest szybki, dynamiczny, powinien teraz stworzyć zagrożenie, atakowany przez Mindę w pole karne do Lewandowskiego. Z daleka Obraniak! 2-1! No wreszcie akcja, mówiłem, szybki Grosicki, dośrodkowanie, zgranie Roberta Lewandowskiego i Ludo Obraniak daje nam, no, radość. Jego trzeci gol w 11 występie. Nie szło, nie szło, nie szło, mówiłem, że taka bramka prezent, ale przytomność Smolarka wykorzystana, tutaj odbicie piłki przez Mindę i znakomity strzał Ludowika Obraniaka, bez szans Banguera, a mamy... Sędzia pokazuje, bardzo proszę, dając nas znać gwizdkiem, Obraniak zdecydował się, raz bramkę! Strasznie zdobywają! Mamy, proszę Państwa, 2-1! Takie uderzenie w stylu Kazimierza Dejny, powiedziałbym. Bardzo dobre uderzenie. Nie wiem, czy Obraniak widział, że bramkarz stoi troszeczkę przed linią bramkową, ale i tak trzeba bardzo dobrze dośrodkować. Troszkę tak, że chciał chyba pokazać Gervinho, z którym walczy o miejsce w podstawowym składzie. Kolego, ja też mam coś do udowodnienia. Tak, już chwaliliśmy Obraniaka za to pierwsze dośrodkowanie rzutu wolnego, kiedy też minimalnie tam Jodłowiec nie sięgnął piłki, a tutaj no idealne uderzenie. Ale mówiliśmy przed meczem, co znaczy stawić? Okazja, Rybus. Czekam na dokładne dośrodkowanie, ładnie to zrobił Rybus, pole karne i gol! 1-0 dla Polski, ładna akcja, uradowany strzelec Ludowik Obraniak. Jedno wejście, Andrzej, zostawiam Ci tutaj do analizy, ale wymanewrowanie, świetne, dokładne dogranie. Znakomite wcześniejsze zagranie Rafała Murackiego, który dojrzał Rybusa, ale też to jego, to jest właśnie siła, to co mówiliśmy, że w bardzo dobrej formie jest Maciej Rybus. No i z daleka Obraniak! No w jego stylu! Czy było trochę miejsca, spokojnie żeśmy tą akcję rozgrywali. My chcemy gola, Polacy, my chcemy gola. Mówiłem, że przydałaby się bramka kontaktowa, bo to widowisko by zyskało. Jest gol Obraniaka. Teraz trzeba pójść za ciosem. Bardzo trudno jest przełamać tą obronę, bardzo dobrą. A to jest kolejne zejście Roberta Lewandowskiego. On tutaj utrzymał się przy piłce, zrobiło się trochę miejsca. Też Łukasz Piszczek w sumie na nietypowej swojej pozycji, ale to on tutaj wyłożył piłkę Obraniakowi. Ten długo się nie zastanawiał. Fenomenalne uderzenie. 6 metrów.